W tym wideo przyjrzymy się 6 najważniejszym aspektom, które będą miały wpływ na to, czy staniesz się bogaty w przyszłości. Jeżeli więc chcesz budować swój dobrobyt, zacząć zarabiać więcej pieniędzy i stać się najlepszą wersją samego siebie, to wideo jest dla Ciebie. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie i już teraz zachęcam Was do pobrania w pełni darmowego e-booka 10 sprytnych pomysłów na zarabianie w internecie, dzięki którym zarobicie minimum 1000 zł. Link, gdzie możecie pobrać e-book, znajdziecie pod tym wideo. Film Efekt Motyla opowiada o bardzo ciekawym efekcie, który polega na tym, że drobna, wydawać by się mogło nieistotna, na pierwszy rzut oka decyzja podjęta lata temu wpływa diametralnie na nasze życie w przyszłości. Jeden niezapalony w młodości papieros mógłby uchronić kogoś od nałogu i raka płuc 30 czy też 40 lat później. Drobne wydarzenie z naszego dzieciństwa czy też młodości może odcisnąć na naszym życiu niesamowite piętno i zmienić je o 180 stopni. Tak samo jest w przypadku naszych finansów i zarabiania pieniędzy. Decyzje, które zostają podjęte bardzo wcześnie, sprawiają, że w przyszłości nasze życie może wyglądać całkowicie odwrotnie. Dam Wam tutaj dość jaskrawy przykład. Gdybyś od 18 roku życia codziennie odkładał na konto równowartość jednej paczki papierosów, to w wieku 65 lat, kiedy to przechodziłbyś na zasłużoną emeryturę, miałbyś zgromadzone ponad 240 tysięcy złotych, nie licząc żadnych odsetek. Kiedy już zdajemy sobie sprawę, jak ważne są nasze decyzje i jak mogą odbić się one w przyszłości na naszym życiu, czas przejść do tego, co warto robić dziś, aby stać się bogatym jutro. Pierwszą rzeczą, którą warto robić dziś, aby być bogatym jutro, to przygotowanie się na okazję. Thomas Edison powiedział: "Szczęście to jest to, co się zdarza, gdy okazja spotyka się z przygotowaniem." W związku z tym, aby osiągnąć w życiu więcej, należy już teraz przygotować się zarówno mentalnie, jak również i finansowo do okazji, jakie mogą nas spotkać. Wyobraźcie sobie sytuację, że trafia Wam się okazja na kupno mieszkania, które jest o 100 tysięcy tańsze niż jego rynkowa wartość. Masz pewność, że gdy tylko stanie się Twoją własnością, w przeciągu tygodnia zmieni właściciela, ponieważ osiedle, na którym się znajduje, jest bardzo popularne. Jest jednak pewien problem, brak Ci kapitału. Zaczynasz więc szukać, dzwonisz po znajomych i rodzinie, chodzisz po bankach i zastanawiasz się nad najlepszym kredytem. Tak mija kilka dni. Kiedy w końcu masz już gotówkę, okazuje się, że mieszkanie zostało już sprzedane. Gdybyś tylko był przygotowany na tego typu okazje, byłbyś pierwszy. Dlatego już dziś zacznij przygotowywać się na nadchodzące w przyszłości okazje, ponieważ wcześniej czy później one nadejdą, a zwycięzcami będą ci, którzy przygotują się odpowiednio na ich przyjście i powitają je z otwartymi ramionami. Drugą rzeczą, jaką powinieneś zapamiętać i zacząć robić już dziś, aby być bogatym jutro, jest taka oto dewiza: rób rzeczy, na które nie masz ochoty każdego dnia swojego życia. Jeżeli masz zapamiętać chociażby jedną rzecz z tego wideo, to niech będzie to właśnie to. Ja powtórzę: rób rzeczy, na które nie masz ochoty każdego dnia swojego życia. Jeżeli wprowadzisz tą dewizę do swojego życia i zaczniesz ją wyznawać w każdym jego aspekcie, staniesz się wielki. I to niezależnie od tego, czy chcesz być bogaty, czy też chcesz osiągnąć dowolny cel w swoim życiu. Naprawdę, wielcy ludzie w swoim życiu robią tylko to, co sprawia im trudność i na co nie mają ochoty. I ja wiem, że teraz mogę stać w mega opozycji do całego świata, który krzyczy wręcz, że wszystko ma być łatwe, że wszystko ma być proste, że życie ma polegać na przyjemności i bezstresowym podejściu do naszego bytowania na tym świecie. Powiedzcie mi jednak, w jaki sposób można osiągnąć swoje cele, wierząc w ten obraz życia? Przykład: jeżeli chcę być szczupły i mieć zgrabną sylwetkę, muszę zacząć ćwiczyć i przestać obżerać się śmieciowym jedzeniem. Czy to jest łatwe? Czy to jest przyjemne? Czy to aby czasem nie będzie powodem mojego bólu i cierpienia? Kolejny przykład: zarabianie pieniędzy. Ludzie uganiają się całe swoje życie za metodą zarabiania pieniędzy, która nie będzie wymagała od nich
żadnego wysiłku. W myśl zasady, że życie ma być łatwe i przyjemne. I tak oto, co jakiś czas słyszymy o kolejnej aferze Amber Gold albo bańce na Bitcoinie. Ludzie nie chcą włożyć ciężkiej pracy i wysiłku w swoje marzenia i plany. Jack Ma, właściciel Alibaby, zajmujący 18 miejsce w rankingu najbogatszych ludzi na świecie według Forbesa, wyznaje zasadę 996, czyli od 9 do 9 przez 6 dni w tygodniu. I teraz zastanów się, kto ma rację i czy wielkość nie rodzi się z cierpienia, wyrzeczeń i bólu, a raczej z przyjemności. Trzecią rzeczą, którą warto robić dziś, aby być bogatym jutro, jest edukacja. Wiele osób myśli, że nauka kończy się wraz z ukończeniem szkoły. Moim skromnym zdaniem wtedy nauka dopiero się zaczyna, a my musimy oduczyć się wszystkiego, czego nauczyli nas w szkole. O naszym kochanym systemie edukacji można by mówić wiele i swego czasu stworzyłem na ten temat wideo. Oczywiście możesz je obejrzeć, link znajdziesz tutaj u góry. Wracając jednak do edukacji, nie było dotąd lepszych czasów na to, aby móc doskonalić nasze umiejętności. Rozwój internetu sprawił, że mamy dostęp z jednej strony do kolosalnej wiedzy z całego świata, z drugiej wiedza ta jest niesamowicie tania. Książki, e-booki, kursy, seminaria z dowolnej dziedziny życia, do wyboru, do koloru. Możemy stać się ekspertem w dowolnej dziedzinie życia, nie kończąc nawet studiów. Dlaczego więc, zamiast społeczeństwa niezwykle wyedukowanego, z roku na rok poziom inteligencji na świecie spada? Po raz kolejny wracamy do bólu i cierpienia. Ludzie stali się tak bardzo wrażliwi, że za wszelką cenę unikają niczym ognia, wysiłku i dyskomfortu, a zamiast tego wybierają lenistwo i brak rozwoju. Edukacja i rozwój własnej osoby na różnych płaszczyznach coraz częściej widziana jest jako przejaw niezdrowego pędu za karierą lub zbyt wysokich ambicji. Ja sam z roku na rok przeznaczam coraz więcej pieniędzy na edukację i rokrocznie wydaję kilka tysięcy złotych na książki i kursy online, które podnoszą moją wiedzę. A w tym miejscu warto przypomnieć, że 86% bogatych ludzi kocha czytać książki, a stałym wyposażeniem ich domów są pokaźne biblioteki. Mimo prowadzenia dochodowych biznesów pochłaniających większość czasu, znajdują go także na lekturę. W jaki sposób to robią? Badania pokazują, że 88% z nich spędza codziennie na czytaniu 30 lub więcej minut. Wydaje się niedużo w porównaniu z czasem, jaki przeciętny człowiek poświęca na oglądanie telewizji lub bezproduktywne przeglądanie zdjęć znajomych na Facebooku. Dla porównania średnio 2 godziny. Dodatkowo 63% słucha audiobooków podczas jazdy samochodem, nie tylko na dłuższych trasach, ale także w drodze do pracy. Dla porównania taki nawyk ma 5% biednych, a tylko 26% z nich kocha czytać książki. Bogaci ludzie mają również tendencję do przekazywania pozytywnych wzorców swoim dzieciom, aż 60% z nich zachęca swoje pociechy do czytania 2 lub więcej książek non-fiction w miesiącu. Jak widać, gołym okiem edukacja jest kluczem do osiągnięcia bogactwa. Życzę miłego przeglądania social mediów. Czwartą rzeczą, którą warto robić dziś, aby być bogatym jutro, jest wzorowanie się na osobach, które osiągnęły już sukces. Czytając czy to biografie sławnych ludzi, czy to książki, które oni napisali, możemy zaczerpnąć z ich mądrości, zgłębić to, w jaki sposób postrzegają oni świat, jak stali się bogaci, jakie cechy posiadali, a jakie musieli nabyć na drodze do sukcesu, z czego musieli zrezygnować i co musieli poświęcić, aby stać się najlepszymi. Ja sam już od kilku lat zgłębiam historię osób, które osiągnęły sukces w różnych dziedzinach życia i poznaję ich mentalność, wybierając dla siebie to, co jest mi potrzebne do osiągnięcia sukcesu. Wiele z tych osób pokazało mi całkiem inną drogę, której do tej pory nie znałem, a której nikt mi nie pokazał. W związku z tym zachęcam również Was do poszukiwań i odkrywania osób, które osiągnęły już sukces, a które mogą się stać dla Was mentorami. Poszukiwania te wcale nie będą należeć do łatwych i potrzeba będzie zgłębiać wiele postaci, aby odnaleźć te, które akurat pasują do Ciebie i Twojej wizji na świat.
Mogę cię jednak zapewnić, że wyruszając w tą podróż, powrócisz odmieniony. W związku z tym zastanów się dobrze, czy chcesz burzyć swój ład i zbudować go na nowo, bo tak na pewno się stanie. Piątą rzeczą, którą warto robić dziś, aby być bogatym jutro, jest budowanie pewności siebie. Znakomita większość osób zamożnych posiada wielką pewność siebie i wiarę we własne siły. To pozwala im patrzeć dalej, niż sięga wzrok wielu innych osób i osiągać więcej niż większość społeczeństwa. Wbrew pozorom, w dzisiejszych czasach tego typu zachowanie nie jest wcale takie łatwe. Żyjemy w idealnym świecie social mediów. Wszyscy są uśmiechnięci, wszyscy jeżdżą na wczasy. Nikt nie choruje i nie narzeka, a na Facebooku czy Instagramie próżno szukać cierpienia czy wyrzeczeń. Każdy z nas, jeżeli chce być akceptowany w grupie, musi być odpowiednio ubrany, mieć odpowiedni telefon i odpowiednio dobrze płatną pracę. Innymi słowy, musimy być naj. W takim świecie niepowodzenia, nawet te najmniejsze, prowadzą do katastrofalnych konsekwencji. Ostatnio słyszałem o człowieku, który popełnił samobójstwo, ponieważ ktoś zhejtował jego zdjęcie na Facebooku. Tylko ty sam możesz sprawić, że zdanie innych stanie się twoim zdaniem. Jeszcze mniej osób potrafi wziąć to, co złe, i zamienić gówno w złoto. Ale na to wszystko potrzebna jest mocna psychika i pewność siebie. Wiara we własne zdolności i to, że kiedy przyjdą największe trudności, ja dam radę i się nie poddam. Na to jednak trzeba sobie zapracować. Szóstą rzeczą, którą warto robić dziś, aby być bogatym jutro, jest budowanie różnych strumieni dochodu. Jeżeli myślisz, że zainwestowanie całej swojej energii w tylko jeden dochód przyniesie ci bogactwo, to się mylisz. Szacuje się, że Warren Buffett ma około 92 różnego rodzaju źródeł dochodu. Przeciętny milioner ma ich 7. W związku z tym gołym okiem widać, że dywersyfikacja źródeł zarabiania i dochodu, jaki generujemy, jest kluczem do osiągnięcia sukcesu. Nie możemy skupić się jedynie na swojej pracy na etacie. Zawsze musisz aktywnie poszukiwać nowych źródeł dochodu, których to w dzisiejszym świecie jest naprawdę sporo. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat dodatkowych źródeł dochodu, to możesz obejrzeć ten oto film, w którym pokazuję 7 różnego rodzaju źródeł dochodu, które ty sam możesz stworzyć. To już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że ten materiał dał ci dużo wartości. Jeżeli tak się stało, zachęcam cię serdecznie do podesłania tego materiału swoim znajomym, jak również pozostawienia komentarza. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.